Siemaneczko widzowie, tutaj z tej strony Zebol. Dziś przeprowadzimy test maszynki do golenia głowy. Do strzyżenia, do golenia. Gdyż jest to maszynka, można golić się nią na zero, można też na różne długości. Od 1 mm do 23 mm można się ogolić tą maszynką. I już pokazujemy maszyneczkę. To jest taki sprzęcik Philips, seria 3000. Tutaj macie model HC3510/15. Tu jest przedmiotowa maszyneczka do strzyżenia. To jest maszynka bez akumulatora, leciutka. Wyłącznie na zasilanie elektryczne. Już nie chciałem akumulatorowej, bo jak już potem ten akumulator siada i on zawsze siada w nieodpowiednim momencie, no to wtedy mamy problem, bo mamy do połowy ogoloną głowę. A tutaj mamy stałe zasilanie, także moc jest cały czas odpowiednia do golenia. Do maszynki dołączone są takie dodatkowe przystawki. To jest przystawka do skracania zarostu brody. Tak oto wygląda, nawet jej jeszcze nigdy nie używałem, także ta tekturka z tym obrazkiem tu jeszcze jest. I tu mamy przystawkę do strzyżenia głowy na różne długości. Tak oto ona wygląda. Też ja ją kilka razy użyłem, ale z reguły golę się na zero, także ja jej nie używam. W zestawie jeszcze znajduje się taka szczoteczka do czyszczenia i zasilacz. Kotek dzisiaj też będzie pomagać. I zasilacz. Z dosyć długim przewodem, także wystarczający, ale zawsze można podpiąć pod jakiś przedłużacz. Przedmiotowa maszyneczka ma ostrza ze stali nierdzewnej i nie wymaga oliwienia. Są to samoostrzące ostrza, nie wymagające oliwienia, tak jak w niektórych maszynkach trzeba, szczególnie w tych tańszych, gdzie trzeba po prostu oliwą techniczną oliwić taką maszynkę. No i potem często jest problem, bo ona jest tłusta i klei się cała po takim wielokrotnym olejeniu. Nawet jak ją się wyciera, to nas czasem znowu się klei cała od tego oleju. A to jest suchutka, bez oliwienia maszyneczka. Maszynkę można myć, ponieważ jest ze stali nierdzewnej, wszystko to można myć po rozłożeniu jej, można ją myć pod bieżącą wodą. Wysuszyć, potem złożyć i tyle. A co mamy tu napisane? 15 V 5,4 W. Taki zasilanie podłączamy do tej maszynki, ale zasilacz oczywiście mamy w zestawie, kompaktowy, nieduży. I zaraz przechodzimy do golenia. Tu sobie ustawimy nasz telefon. Ciapeczko, to jest miejsce tatusia. Tata będzie golił głowę. Czyli bierzemy naszą maszynkę bez przystawki, bo golę się na zero. Wystarcza to na dłużej. Dosyć długi przewód jest. Podłączamy do gniazdka. Ciapciu, będziesz przeszkadzać przy kolejnym nagraniu. Ciapa. Proszę na razie stąd pójść. Jeszcze sprawdzę. To jest test amatorski. Także wszystko niereżyserowane, nic. Mogą być problemy z jakimś kadrowaniem, ale mam nadzieję, zaraz zobaczę. Tu jest ten. O, powinno być dobrze. Podłączyliśmy już maszynkę. Gniazdka, trochę
telefonistą. Podłączyliśmy naszą maszynkę do gniazdka. Jak widać, głowa jest po bokach trochę mokra, bo goliłem się wcześniej. Później będzie też test golarki Xiaomi, takiej M500, nie. Wiem, że ma 500, S500 bodajże, Xiaomi S500, to za parę dni przetestujemy golarkę Xiaomi do golenia brody, której można używać również na mokro, z pianą i tak dalej. Nie ma potrzeby golenia na sucho, bo na sucho to jednak jest nie. Podłączamy naszą maszynkę i lecimy. Ciapka! Idź stąd, proszę cię. Ja robię nagranie, idź stąd. Nie przeszkadzaj teraz. Nie wiem, czy tego to na razie tak wezmę trochę do kamery. Oczywiście my widzieli. Dobrze. Dobra. Dzięki temu, że ona nie jest akumulatorowa, także ona wówczas może nie jest taka wygodna, bo jest ten przewód, ale cały czas utrzymuje pełną moc strzyżenia. A nie tak jak to jest w tych akumulatorowych maszynkach. I jedziemy. I te mokre włosy i... Śmiesznie wyglądam, co? O. Zawsze tak myślałem, ogolić się do połowy i tak wyjść na ulicę. I golimy się. Ja sobie tak jak zwykle sobie usiądę w kierunku naszego lustra. Wtedy widzę, co robię. I golimy. Maszynka idealnie zbiera. Jest to maszynka, która już była parę razy używana, gdyż zakupiłem ją, jak się zaczęła nasza, nie wiem, czy można to słowo wymienić, pan Emia, wiecie, o co chodzi. Na YouTubie to nie można tych słów dotyczących tych wir mówić na głos, bo to zaraz ograniczenia wprowadzają w filmach. I golimy. Maszynka już była wielokrotnie używana, nie wiem, ze 20 razy i cały czas jest ostra. Te ostrza są samoostrzące, także nie tępią się. I jedziemy. O, jak mokre włosy są, to są lepsze, bo są częściowo przynajmniej mokre, bo lecą pełne kołtuny, nie rozlapiły. Tak sobie golimy się. Zawsze się strzygłem króciutko, ale od kiedy jest epidemia, to się strzygę na zero. O, wypowiedziałem to słowo, ale... No dobra, epi. Może zapisuję to słowo, żeby było słyszalne. I się golimy. Lubię zawsze się strzyc na krótko, gdyż nie robią się żadne wówczas koguty. No nam tak polubiłem. Nie jestem żadnym skinem, faszystą, rasistą. Po prostu się golę na zero, bo lubię. Nie wiem, jak to będzie z kadrowaniem, bo tylną kamerą się filmuję, także nie mam podglądu na to, co widać na nagraniu. Teraz się skupię na tym właśnie nagrywaniu. Nie na nagrywaniu, tylko na strzyżeniu, żeby to dobrze wyszło. No i można tą przystawkę dać i się ogolić, nie wiem, na 3, na 5 mm, na centymetr. Ja się golę na zero. No i tak odrośnie. Po tygodniu już mają parę milimetrów. A na dłużej stary.
Z tyłu najgorzej jest samemu się strzyc. Czasami małżonka mi pomaga tył głowy ogolić, bo z tyłu to nie widać, ale jak widać, można się samemu ostrzyć w domu. Nie jest to niemożliwe. Ciapka, nie bierz tych, wyjdź z tych włosków. Rozniesiesz wszystko, włosy wszystkie po całym mieszkaniu. I się strzyżemy. Powiem wam, że już takiej tremy przed nagraniami nie mam, jak na początku. Na luzie. A wiadomo, że to jest test amatorski, niereżyserowany. Zapraszam was również na testy innych urządzeń domowego użytku. Na moim kanale już jest test odkurzacza bezprzewodowego Xiaomi. Jest test opiekacza do kanapek, komputera. No powoli będziemy coraz więcej rzeczy robić. To co będziemy mieć pod ręką, ewentualnie jak jakiś sklep nam podeśle do testów, to będziemy testować, ale to będą testy nieopłacane. Nie będę robił na zawołanie, że ma być dobra ocena i będę dobrze oceniał. Nie, czegoś takiego nie będę robił. Będę mówił prawdę i tylko prawdę o danym urządzeniu. To co zobaczę, to powiem. A nie, że będę jakieś fakty na temat danego urządzenia ukrywał. Także zapraszam sklepy do współpracy. Ja aktualnie najwięcej produktów, jakie mam w domu, to kupuję w sklepie Euro. Ale zapraszam też inne sklepy do współpracy. Spokojnie mogę współpracować z innymi sklepami. Euro jeszcze nie zaczęło ze mną współpracować, jeszcze mi nic nie przysłali do testów. Ale może dzisiaj napiszę do nich maila. Może by przysyłali jakieś sprzęty wystawowe do testów, czy jakieś takie testowe egzemplarze. Może dostają takie. O, to są testy amatorskie, niereżyserowane, prawdziwe. I tak sobie jeździmy maszyneczką po głowie, żeby jak najwięcej było wyrównane. No i z tyłu, wiadomo, szyja, bo na szyi też trochę włosy rosną. Najgorzej, że ja z tyłu nie widzę, jak to tam wygląda. Trzeba by było drugie lusterko wziąć. Ale ogolę się w ciemno. Z reguły małżonka pomaga mi z tyłu, ale ja sobie teraz, dzisiaj sobie poradzę sam. A na końcu zobaczycie, jaki będzie efekt tego strzyżenia. Maszynka nic się nie zacina, nic. Tak jak miałem te długie włosy, nic nie hamowało tego silnika, on cały czas tą samą mocą ciągnie, nie tak jak część maszynek akumulatorowych, bo miałem takie maszynki akumulatorowe swego czasu, ale jak się zaczęła epidemia i potrzebowałem nowej maszynki, bo połamałem starą, to uznałem, że chcę mieć taką typową maszynkę do zasilania z gniazdka, a nie taką hybrydową lub całkowicie akumulatorową. Nie chcę mieć żadnego akumulatora. Chcę mieć pełną moc z gniazdka. I tak się golimy. Wiadomo, że najgorzej to jest z tyłu, bo tam nie widać co i jak. Trzeba parę razy z tyłu pojeździć pod różnymi kątami, bo włosy się różnie układają, jedne rosną w jedną stronę, drugie w drugą, więc dobrze jest pod różnymi kątami. Raz z jednej strony przejechać, raz z drugiej, żeby być pewnym, że wszystko się ostrzygło i równo, że nie ma żadnych antenek. A i właśnie, po strzyżeniu tą maszynką nie dostają antenki żadne. Jak się czasami idzie do fryzjera, to
a to jedna antenka, a to dwie antenki i trzeba zawsze jakieś poprawki po fryzjerze wprowadzić w domu. Natomiast ta maszynka pięknie zbiera, nie ma żadnych antenek. Kilka razy się przejeżdża po głowie i nic nie zostawia, żadnych niedostrzeżonych włosów. No i tak strzyżemy. Już chyba jest dobrze. Ja tu zawsze lubię trochę więcej pojeździć po tej głowie, żeby na pewno było... O, tam coś już. No i zaraz przejdziemy do podsumowania. No i wracamy do podsumowania. A, to z tej strony pokażę. Tak wygląda to moja główka. Z tyłu. Nie wiem, czy dobrze widać, bo sam się filmuję. Z góry. Chyba wyszło dobrze. Maszynka spisała się na medal. Trochę jest na niej włosów. Ja ją potem wezmę, otworzę, przedmucham. No, jak jest czasami więcej jest włosów, to też pod bieżącą wodę wkładam, gdyż jest ona ostrza, ma ze stali nierdzewnej, także można tą całą część odczepić i pod bieżącą wodą wymyć. A oto moje włosy, które zaraz sprzątnę. Philips. To jest jakiś model? Nie, to jest tylko napięcie pokazane. Tyle. Zawsze się ta maszyneczka sprawdza. Zawsze jestem zadowolony z efektów strzyżenia. I zapraszam do kolejnych testów. Siemaneczko! O, jeszcze umyłem głowę. Także po umyciu te wszystkie włoski drobne się wypukały. I tak też widać, jest elegancko.